Dzień dobry widzowie, z tej strony Jajan. Bardzo dziękuję za to, za te wszystkie wyświetlenia, które zrobiliście. Naprawdę się tego nie spodziewałem. A ze mną jest dzisiaj Staś. Cześć, siemano widzowie. No ogólnie dzisiaj robimy roleplay. To jest taka historia trochę, co nie Staś? Takie Tak, historyjki. no, takie prawdziwe życie. No coś takiego. No jak zabawa w prawdziwe życie, dokładnie. I ja jestem... Tak. Czekaj, muszę tylko se... Stań na chwilę. Muszę se zmienić. Wiesz co? Robimy historyjkę, że Janek jest moim synem, a ja jestem synem milionera, a ja jestem milionerem. Muszę być nastolatkiem, więc muszę być trochę mniejszy od ciebie. No. Czemu mnie to zawsze bawiło? A jak No, nam to się znudzi, możemy... to zrobimy, że będę Bob policjantem. Staś może nie pamięta, ale to będzie gigantyczny roleplay. Okej. Najpierw ja jestem synem miliardera, tak jak Staś powiedział. Tato, weź mi kup ciuchy, bo to już trochę ślęczą. Jest sobota, no bez przesadzaj. Wiesz, że ty teraz jesteś, musisz chodzić do szkoły. Wykupiłem ci nowe te z matmy. Ale jest sobota! Już nie przesadzaj. O, pani z matematyki tam czeka, idź. Odbiorę ciebie za 2 godziny i pojedziemy na zakupy. Nara. Nara. Ah. Test. Proszę pani, oto pani test. Dobrze, dziękuję. Możesz iść. Nie wiem, tu będzie moja szafka. Ach, gdzie poszedł tata? Bardzo ciekawe. Okej, muszę zaczekać na przerwę. Idę do toalety. Dobra, wracaj już, Staś. No to tak nie było w roleplayu, nie? Ach. Nudno tu trochę. Postuduję angielski. Jestem w tym... Super. Dobra. Kiedy tata wróci? Już skończyłem lekcję dawno. Jesteś, tata. W swoim sportowym samochodzie. To jak? Idziemy kupić mi te ciuchy nowe, bo to już śmierdzą. No, możemy jechać, ale przecież mówiliśmy, że odbiorę ciebie o 9, czyli za godzinę. Nie spóźniłam się. Jak za godzinę? Teraz jest 9. Jak ty patrzysz na zegarek, tato? No. No masz, twój zegarek się o godzinę chyba spóźnia. No jak? No teraz jest 9. No tak, no Ale jest 9. za Miałeś dwie mi godziny odebrać o ci dziewiątej. mówiłam. A i mówisz, że odebierzesz mnie za o 9. Tato, co jest na górze? A... Bank. Zamknięte. Wiesz, że ja tutaj pracuję, Aha. więc... To dlatego jesteś taki bogaty? Kradniesz? No... Nie kradnę, weź się już przed... Oj, tato, ja wiem Patrz, co idziemy. Innego. Dobra. Wiesz, że po prostu już dostaję dużo. No, no, tak, tak. Ja tutaj sklep. Dobra. Ty idę sobie kupić jakieś ten... Przymierze. Lol. Ja podjadę do ciebie za godzinę. Moment, mam już. Zobacz, jakie Dobra, fajne. no to muszę zapłacić. Moment, ja jej zapłacę. Ja już żartuję, nie mam pieniędzy. Teraz możemy iść. Dobra. A to? Dostałem Co? trójkę minus. To znowu będziesz musiał brać i się uczyć. No ale to dzisiaj ją dostałem. No to też będziesz musiał się uczyć. No i co? Wiem o tym. Przecież się uczę, a myślisz na to, że co ja robię. No wiesz, no... Gram na komputerze myślisz... ze Stasiem, moim kolegą. Ale wiesz, że musisz się uczyć, bo za niedługo będziesz miał maturę, więc... Jaką maturę? Co ty gadasz? No tak, przecież jestem w liceum. Zapomniałem. No.
Ale to dopiero druga liceum, to co ty się martwisz o to? No ale wiesz. Ja muszę do czwartej iść, bo chcę jeszcze na studia iść. Wykładowcy i to wszystko. Wow, co za bogaty domek mamy. Dobra, No idę się wiesz. przebrać. Znaczy, no wiem, że jesteśmy bogaci. Co z tego? I tak, bardzo bogaty dom. Wiesz, że tak i tak możesz grać, bo masz gry. Specjalnie dla ciebie kupiłem gry, automaty. No. Dobra, to nie wchodź do łazienki, bo się przebieram. No dobra, to ja pojadę kupić jakieś zakupy. Okej. A ty tu zostań i za chwilkę do ciebie podjadę. Tylko się też przebiorę. Dobra. Gdzie to było? Muszę się przebrać. Tu. Okej, jakiś dresik. Dobra. Ja zostawiam otwarte drzwi jakby co i jadę do... Dobra. No, i nice. Matko, ile tu łóżek? Na co na tyle łóżek? No wiesz, lepiej za dużo niż za mało. No, to fakt. Piwnica, piwnica. Dziwna piwnica, strasznie. Biblioteka Mnóstwo tu tam jest. książek. Dobra, będę grał w Mario. A, przegrałem. Okej, pojeżdżę na deskorolce. Albo popływam. Nie, w sumie nie chcę mi się przybierać. Pojeżdżę na deskorolce. Może sobie kupię rower? Zabrałem trochę pieniędzy z taty portfela, więc może sobie go kupię. Moment, coś, weź sobie telefon. Wiesz, jak się bierze, nie? Musisz sobie wziąć telefon, to ważne. Halo? Wziąć ten telefon. Moment. Synek, co robisz? Czekaj, czekaj, ja nie widzę telefonu. Ej, jest telefon? A jest, dobra, teraz widzę. Na początku był. A ja miałem trochę przewinięte, więc nie widziałem. A, halo, tato? Co tam? Halo, no co robisz? Bo ja już wracam ze sklepu. Na... nic, nic. Ja tylko ten. Oglądam sobie bajki. W wieku? Coś mi się No nie lubi. wiesz, jakiś tam ten, no. Rick i Morty, co? No, to narka. O Jezus, przyłapie mnie jeszcze. Dobra, jadę. A O ładnie. kurde. Ładnie oglądasz bajek. Solki, tato. A wiesz, że mogłeś mi powiedzieć, bo ja ci bym pozwolił pojeździć na deskorolce, ale... No raczej... Ale wiesz, że powinieneś się dosyć uczyć teraz. No, chyba tak. Bo wiesz, że teraz możesz mieć sprawdziany ostro. No. Ej, zapomniałem torby z zakupów z auta. Przejść. Halo, synek, zejdź na obiad. Okej, już. No wiesz, tato, teraz się akurat uczyłem, no wiesz.
polskiego i tak dalej. Co na obiad? Pizza. Pizza. Proszę, masz. Dzięki. Dobra. Ojej. Spakuję do końca. Szkoda, że tak szybko się skończyła. No to ja idę się uczyć, pada to. No pa. Dobra, to trzeba się pójść, bo to tam nie przyłapie. W łóżku zawsze najlepiej. Czuję się tak Ojej, śpiąco. work. Ale roboty, a roboty mam dzisiaj. Dobra, powiedzmy, że już jest późno całkiem. Nie no, jest czwarta. Czwarta po południu. O, cześć, co to? Uczę się Jak ja idę do angielskiego. pracy, jakby co? Czwartej po południu? No wiesz, nocna zmiana. Ja tam Aha, dobra. wrócę. To ja Masz się tam będę ten. jeszcze. Ja się będę uczył. Masz coś na ten, w kuchni na kolację, a ja idę do pracy, wrócę tak późno dosyć. Dobra. Tato, kto to jest? Okej. Co on robi w naszym domu? O! Chyba go wykopałeś. Jakbyś, co masz otwarte drzwi? Dobra. Wiesz jak go... Ej, to się teraz da zamknąć. Tą kłódką. I mogę je zamknąć. Patrz. No zobacz, jest taka kłódka, co nie? I zobacz, mogę sobie ją zamknąć. A teraz mogę je otworzyć. Czekaj. I teraz zamknąć. I No, otworzyć. subci. I ty też możesz odtąd. Ale ty tylko ownerzy, nie? Wiadomo. No to ja zamknę drzwi na klucz, nie? Dobra, dobra. Pa. Pa. Dobra, pouczę się. Ti. Sprawdzę moje błędy. Tutaj. Razy 4, no. 2. Teraz robię zadania. 2 razy 4. 8. Proste. 2 razy 8. Chyba 16. Dobra, napiszę tak. No dobra, teraz 2 razy 11. 21. Prościzna. Dobra, muszę jutro dać pani z matematyki. Zobaczymy, jak oceni. Dobra, pouczyłem się. No to się ten. Włączę telewizję. Albo ten program w gierki, albo coś przekąszę. Survival, nowy program. No i nice, to mi się podoba. Tim. Halo, tato? Halo, tato? Halo, no co, synek? No, ja tu ogólnie już skończyłem się uczyć, to trochę se chilluję, oglądam telewizję i tak dalej. No spoczko, ja tak o 8 wezmę i wrócę do domu. No dobra, to narka, pa. No pa. Tip. Dobra, pogram sobie jakieś gry na telefon. Tim. Dobra, nuda. Idę zjeść coś. Już zgodniałem. Jest teraz już 20, to trzeba się powoli spieszyć. Co by tu zjeść? Nie ma nic ciekawego, same słodkie. Ale trochę głodny jest. To ten pizzy kawałek, który nie dojadłem wczoraj. Oby tata przyniósł coś dobrego. Tim. Halo, tato? Mam jeszcze jedną prośbę. Wskocz do sklepu i kup coś No. do jedzenia, jakieś kurczaki czy coś. Już nie mamy. Okej. Okay. Już za chwilkę właśnie jestem pod sklepem. Czy jakiś chleb czy coś? No coś do jedzenia. Dobra, Nelka. No dobra, no to. Pip. Okej. Dobra pizza. Ale wszystko to dobre szybko się kończy. Idę umyć ręce. Mam trochę tłuste.
Może nocne pływanie? Dobra, tylko się przebiorę. Tak ci powiem, stać, że jak tak gramy, to zapominam. Zapomniałem raz nawet, że nagrywamy. Tak sobie gramy fajnie. No. No dobra, no to ja się teraz pójdę. Halo, synek, wróciłem. Czekaj, muszę otworzyć te drzwi. Nie, ja mam klucze, wziąłem. Dobra. Zimno jest całkiem. Dobra, włączę grzać. Jak przyjemnie się pływa. To jest zaś. Sprawdź, jaką mamy ten godzinę. Na się ile minut nagrane. Koniec właśnie. Ale to jeszcze chwilkę i No. możemy zrobić. Ach, tato, co tam u ciebie? Gdzie jesteś? Ja w domku jestem. Okej. Już tato, zamknę drzwi, bo tam się ludzie szwędzają na ulicy. Tam to z tymi ludźmi to nic nie wiadomo. No. Ale dużo razy ci mówiłem, żebyś nie wyłączał telewizor. Chodź, zrobiłem kanapkę na ciepło. Okej. Ja myślę, że potem skończymy roleplay, ale możemy jeszcze grać, tylko po prostu skończymy nagrywanie, żeby za długo nie wyszło. No. Poniekąd to jest ten 24 minuty jeden dzień, nie? Proszę, masz kanapkę. Czekaj, jeszcze raz musisz. Okej, dzięki tato. Proszę. Dobra. Z klopsikiem. Okej. No, to teraz widzowie ocencie, jak wam się podobał nasz roleplay, a my się już ze Stasiem żegnamy. Możemy jeszcze, jak zostawicie subskrypcję i lajka, to zrobimy kolejny roleplay właśnie z tej gry. No, może nawet z tego samego tematu. Też ojciec i syn. Dobra, to pa, No. Nelka. Cześć.